Pensjo jest z Fuerteventury, więc pewnie zamkniętymi oczyma o każdej porze dnia i nocy w każdym zakątku świata jakieś mocho by przyrządził, a ja miałem szczęście niedawno być na Fuerteventurze. I mochos, rzecz emblematyczna dla całych Wysp Kanaryjskich. Sosy, które towarzyszą daniom nie tylko zimnym, ale i ciepłym. Mochos w zasadzie można jeść do wszystkiego z wyjątkiem deseru, Florencjo. Dokładnie, dokładnie. To jest najważniejszy sos z Wyspy Kanaryjskie. Pasuje na kurczę, mięso, rybę, ziemniaki, a każdego, no? Owoce morza też. A owoce morsa, jak mówi Florencjo, wspaniała wymowa, owoce morsa. Myślałem na początku, że chodzi o coś z morsa, ale chodzi o owoce morza, ale gdyby to był kawałek morsa, to też by było dobrze, bo mors też pływa w morzu. Drodzy Państwo, ale jeśli myślicie, że mochos to jest rzecz tak prosta, znaczy jest bardzo prosta, ale jest ogromnie różnorodna, bo przywiozłem ze sobą jako jeden z ważnych wspomnień po pobycie na Kanarach książkę taką grubą mniej więcej, wyłącznie mochos. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że miksuje się składniki bez gotowania najczęściej. Ten sos fenomenalny, mojo de aguacate, czyli mojo z awokado. Potrzebujemy dojrzałych awokado, potrzebujemy czosnku. Czosnek jest rzeczą obligatoryjną w zasadzie w każdym mojo. Nie za dużo, żeby nie zagłuszyć delikatnego smaku awokado. Potrzebujemy pietruszki w postaci natki albo też kolendry. Znacznie częściej na Kanarach używa się świeżej kolendry niż pietruszki, do czego Państwa zachęcam. No i co jeszcze? No i jeszcze pieprz, oczywiście świeżo mielony, sól, oliwa z pierwszego tłoczenia, najlepiej hiszpańska w tym wypadku, i ocet winny. I nic więcej, tylko psz i koniec. Drugi sos to będzie mojo verde, jedna z jego odmian, mojo verde. On czerwony może być od dwóch rzeczy. Tak jak w tym wypadku od pomidorów albo od papryki. Tam można kupić suszoną paprykę, którą najpierw się moczy, a następnie miksuje. Tutaj mamy już pokruszoną, ale będzie to tak samo mniej więcej wyglądało i smakowało. I coś, co jest niezwykle istotne, to nie jest kminek, mimo że bardzo podobnie wygląda, to jest kmin, kmin rzymski, comino po hiszpańsku, kumin po angielsku, w mojo rojo, bardzo ważny składnik. Mojo de aguacate akurat go nie ma, bo on jest delikatny, delikatniejszy. No i co? I tylko mikser, prąd i to wszystko. To wszystkie składniki muszą się połączyć, ale ponieważ robimy to pod wpływem miksera, nie ucieramy tego jak majonez, więc nie musimy oliwy stopniowo wlewać, żeby wszystko emulgowało, wszystko się bardzo ładnie zrobi. Na Kanarach talerzyk z kilkoma mojo jest rzeczą obowiązkową. Także zachęcam Państwa do zrobienia czegoś takiego w domu, bo jest to nie dość, że proste, to pyszne i za chwilę będziecie Państwo mieli okazję, mam nadzieję, o tym przekonać, tak, bo degustacja jest przewidziana. Teraz, Florencjo, musisz spróbować jeszcze, żeby zobaczyć, czy jest wystarczająco słone i kwaśne, ale chyba jest. Wiesz co, może oblizać kawałek miksera, i tak go musimy wytrzeć. Perfektamente. Czyli co, tamto mocho już może tam się znaleźć. Dobra, a ty musisz chyba przetrzeć końcówkę miksera, czy masz drugą? Musisz, żeby nie zakłócić zielonością, czerwoności kolejnego mocho. Wspólne Wyspy Kanaryjskie i on idealnie pasował do gotowanej ośmiornicy. Akurat jeśli chodzi o owoce morza, to ośmiornica jest fantastyczna u nas, dlatego że jest mrożona. Wszystkie inne owoce morza świeże są lepsze, ale nie ośmiornica, ponieważ ona przez mrożenie jest większa. Więc nawet miejscowi, jeśli ją złowią, to bardzo często wsadzają ją do zamrażarki. Mrożenie powoduje, że jej struktura mięsa zostaje rozerwana przez igiełki lodu i po prostu jest miększa i delikatniejsza. Zatem mamy mojo verde na stole. Mojo rojo w tej odmianie za chwilę będzie gotowe, dojrzałe pomidory, nieco suszonej papryczki chili, trochę kminu, czosnek, rzecz jasna, sól i ocet winny i oliwa. I to wszystko, prawda? Mm.
Konsystencja jest zresztą taka, jak być powinna, gęstego sosu. To też jest bardzo wygodna rzecz, bo nie ma tutaj czynności nieodwracalnych podczas przyrządzania tego, jak nie wiem, w przypadku beszamelu. Jak dodamy za dużo mąki, zagotujemy, to się robi klejster, nie da się go rozrzedzić. Jak damy za mało, to musimy jeszcze raz zrobić zasmażkę. Tutaj, jeśli nam wyjdzie za gęste, to po prostu dolewamy więcej oliwy, albo nawet też wodą źródlaną można to rozcieńczyć. Jeśli wyjdzie nam za rzadkie, no to możemy szybko wrzucić jeszcze jedno awokado na przykład, albo więcej pomidorów, jak w tym wypadku, zmiksować i koniec. Włożyć do środka gazę czystą, jakąś bawełnianą szmateczkę i gotuje. Pod koniec procesu gotowania woda w zasadzie w ogóle wyparowuje i ziemniaki są pokryte taką skorupką solną, ale ta sól nie przechodzi do wnętrza. Chodzi o morską, grubą sól. Ta sól nie przechodzi do wnętrza. To jest tak jak w wypadku ryby pieczonej w soli. Ja bym proponował za pierwszym razem jechać na Wyspy Kanaryjskie, a dopiero potem gotować po kanaryjsku w domu. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za pana Roberta i zapraszamy oczywiście na Mocho Rojo i Mocho Verde.